serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z testem na żywo. Będziemy testować pędzel. Pędzel z Inglota. Jestem bardzo ciekawa, jak ten pędzel będzie się spisywał. Jeszcze go nie używałam, trochę czasu minęło. Leżał, czekał, już mi tutaj piszczał z pudełka. Już nie wyjmij, używaj mnie. A ja nadal czekałam na to, żeby go przetestować razem z Wami. Także dzisiaj przychodzę z testem tego pędzla. Zobaczymy, jak się będzie spisywał, czy to będzie hit, czy kit, czy to będzie pędzel warty uwagi. Ja tego typu pędzel używałam kiedyś z marki Glam Shop i ja miałam taki duży pędzel, zresztą mam go gdzieś i lubię nim na przykład wklepywać puder, ale jeżeli chodzi o podkład, wydaje mi się, że był to za duży pędzel jak na mnie. Ja wolę mniejsze pędzle, a ten pędzelek z Inglota, taka szczotka, to trochę wygląda jak szczotka do mycia zębów. Ta wielkość moim zdaniem jest bardzo w porządku. Jak przyłożę do policzka, to nie zakrywa, wiecie, pół polika. Można spokojnie tutaj wjechać pod okolice oczu. Także wydaje mi się, że będzie to bardzo interesujący pędzel, ale czy będzie tak i czy będzie dobrze się spisywał, zaraz zobaczymy. Razem przetestujmy ten gadżet i mam nadzieję, że Wy też dacie mi znać, co myślicie o takim gadżecie. Czy używacie tego typu pędzle? Jakie Waszym zdaniem są najfajniejsze? Czy wolicie tradycyjne pędzelki? Dajcie mi koniecznie znać, a ja się zabieram teraz z Wami za test. Podkład, który będziemy nakładać, jest to podkład z Wet n Wild. Uważam, że jest bardzo dobry, lekki, fajnie kryjący, tak bardzo średnio, ale nie robi żadnej maski, nie robi niefajnych efektów na twarzy i dla mojej skóry mocno przetłuszczającej się sprawuje się bardzo dobrze, bo zachowuje się trochę jak bardzo lekki krem, który nie świeci się, ale ma się takie uczucie jakby lekkiego nawilżenia. Kompletnie nie czuć, że ma się podkład na twarzy, także to jest rewelacyjne, więc dzisiaj również użyję podkład z Wet n Wild i najpierw naniosę takie dosyć duże kropki na całą twarz i będę rozcierać tym naszym gadżetem. Oczywiście jeżeli chodzi o pielęgnację, to mam na sobie krem i buzię stonizowaną, także tutaj jest wszystko załatwione. Moim zdaniem nie ma dobrego makijażu bez dobrej pielęgnacji, więc to jest podstawa i musicie o tym pamiętać. No dobra, to zaczynamy nasz test. Ciekawa jestem, jak się sprawdzi. Nałożyłam podkład na twarz i powiem Wam, że zdecydowanie lżej kryje mi podkład przy użyciu tego pędzla. Nie wiem dlaczego. Wydawało mi się, że właśnie koncentracja będzie większa. Tutaj dosyć mocno widać moje niedoskonałości i tutaj też. Więc dołożę jeszcze jedną warstwę w tym miejscu podkładu, ale tym razem nałożę podkład na pędzel, na tą szczotę. Zobaczymy, jak w ten sposób się nałoży podkład. Zrobię sobie takie tu kryt. Zrobię sobie tutaj takie kropki. Tam, gdzie widzę, że słabo to kryje, dołożę sobie podkładu. Nie zapominam też o korektorze i dzisiaj nałożę Astor Perfect Stay 24 godziny i oczywiście rozetrę tym oto pędzelkiem. Zaraz Wam powiem, co myślę.
troszeczkę poroczy. I rozcieramy tym samym pędzlem, a raczej taką szczotką. Powiem Wam, że mam bardzo mieszane uczucia, jeżeli chodzi o aplikację tym gadżetem. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że on tak ładnie nie rozciera podkładu, tylko tak przemazuje podkład. Przynajmniej w momencie, kiedy go nakładamy, to mamy wrażenie właśnie takiego przemazywania podkładu, a nie wprowadzania go w taki tradycyjny sposób. Z drugiej strony, kiedy patrzę w lusterko z bliska, jak i z daleka, to mam wrażenie, jakbym nakładała podkład Beauty Blenderem, bo to jest taki efekt bardzo dobrze wklepany. Sama nie wiem. Z jednej strony podoba mi się ta aplikacja i podoba mi się to, jak wygląda to w lusterku, jak i w podglądzie, a z drugiej strony, zobaczcie, tutaj niedoskonałości no nie zakrył. Tam, gdzie chciałam skoncentrować pigmentację tego podkładu, to mam wrażenie, że on jest bardziej roztarty, tak rozciągnięty, niż wklepany, nałożony. Sama nie wiem, co mam myśleć. Na twarz nałożyłam pudę z kreolanu. Jest to puder matujący. Nałożenia tego pudru do zmatowienia strefy T. Najbardziej mi się sprawdza płaski języczkowy pędzelek. Jest to pędzelek Zoewy 114 Luxe Face Focus. Super nakłada właśnie tak bardzo precyzyjnie tam, gdzie potrzebuję puder. Resztę twarzy omiotłam pudrem z MAC Pro. Jest to puder taki wykańczający. Nie ma za zadania nadawać skórze matowy efekt. Jedynie właśnie utrwalić podkład, zagruntować go. Skóra dzięki temu pudrowi jest taka taka gładka, taka fajnie wyrównana i czuć, że puder jest bardzo lekki, bardzo drobno zmielony. Polecam Wam go bardzo serdecznie. Jest bardzo podobny do Benaya, choć moim zdaniem jest jeszcze bardziej zmielony. Na końcu nałożyłam róż na policzki. Nie używałam tym razem bronzera, jedynie właśnie róż. I jest to róż New Romance z MAC-a. I słuchajcie, on daje taki ładny, naturalny efekt. Bardzo go lubię. I to było na tyle, jeżeli chodzi o wykończenie całej twarzy. Teraz podsumujmy nasz test. Mam mieszane uczucia. Z jednej strony jestem bardzo zadowolona z efektu. Podoba mi się to, jak wygląda skóra i to, jak nałożył podkład. A z drugiej strony wydaje mi się, że na początku możemy mieć problemy w aplikacji, bo nie jest ona standardowa. Nie jest to taka aplikacja zwykłym pędzlem, gdzie mamy pewność, że wszystko pójdzie gładko. No, ja jestem zawiedziona, że te miejsca, które są u mnie problematyczne, aż tak bardzo widać. Nie wiem, dlaczego on nie zaaplikował podkładu właśnie w te miejsca, tak jak zwykły pędzel. Zwykłym pędzlem przejechałabym dwa razy i miałabym zakryte te miejsca nie w 100%, ale nie rzucałyby się w oczy, a tutaj tak jest średnio. A z kolei policzki, czoło, nos, bardzo ładnie nos, broda. Chociaż na brodzie mam takiego małego pypka. Jakiś pryszczyk mi się robi. I normalnie w ogóle go nie widziałam, a tutaj rzuca się w oczy.
Dziwnie, powiem Wam szczerze, że dziwnie. Na pewno muszę jeszcze się zaprzyjaźnić z tym produktem, potestować. Na ten moment mam bardzo mieszane uczucia. Dajcie mi koniecznie znać, czy stosowaliście tego typu szczotki. Jeżeli tak, to czy lubicie taką aplikację i czy używaliście konkretnie tą szczotkę z Inglota. Jeżeli chodzi o cenę, to niestety nie pamiętam, więc gdzieś tu Wam się pojawi, muszę to sprawdzić. Tak dawno kupowałam ten gadżet, że teraz kompletnie nie mogę sobie przypomnieć, ile dałam za pędzel. Dam Wam znać w opisie i tutaj gdzieś Wam się wyświetli, także na pewno nie zostaniecie bez tej informacji. Czekam na Wasze informacje, na Wasze komentarze na ten temat. Dajcie mi znać koniecznie, co myślicie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, no bo moje odczucia są takie mieszane dosyć. Zobaczymy, czy ten gadżet mi się w przyszłości sprawdzi, czy nie. Teraz daję mu takie 3+, tak wiecie, pomiędzy, ale czekam na Wasze komentarze i opinie, co myślicie o tego typu pędzlach, a zwłaszcza o pędzlu z Inglota. I to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, czekam na Wasze kciuki do góry, jeżeli Wam się podobało, a my się widzimy już niedługo. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!